Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj mam dla Was przepis na przepyszną, faszerowaną paprykę. Tą, którą ostatnio widzieliście często u mnie na Instagramie. Jest przepyszna, ma bardzo aksamitny, kremowy środek. Całe danie nadaje się do tego, żeby przygotować sobie nawet na grillowe spotkanie, ponieważ robimy je bardzo szybko i cały garnek możecie postawić, zniknie chwilę, moment, nawet nie zdąży cała papryka wystygnąć. Jestem pewna, że będziecie to danie przygotowywać naprawdę często. Żeby zrobić te przepyszne papryki, to słuchajcie, potrzebujecie tych składników. Tutaj cała lista Wam się wyświetla, a ja pokazuję Wam, jak to zrobić. Przepis jest banalnie prosty. Ekspresowe danie, można powiedzieć. Zrobicie spokojnie od początku do końca, w pół godziny. Jedyne, co musicie zrobić od samego początku, żeby to wszystko sprawnie poszło, to ugotować sobie ryż. Będziemy potrzebowali ugotowanego ryżu, żeby już wszystko zrobić jak najszybciej. Ja mam już ugotowany, więc zabieram się za krojenie mięsa. Użyć możecie zarówno filetu z kurczaka, jak i też filetu z indyka, czy jakieś tam inne mięska. Jeżeli lubicie, możecie całkowicie mięso pominąć, ale wtedy będziecie musieli uzupełnić to na przykład tofu, jeżeli ktoś lubi. Możecie dodać przeróżne inne składniki. Sam sos w środku jest bardzo kremowy. Ten kurczak razem z ryżem, razem z innymi dodatkami w środku jest taki kremowy, pełny i można powiedzieć, że aż taki aksamitny. Także to danie u nas w tym roku było na praktycznie każdym spotkaniu ze znajomymi. Uwielbiam je robić, głównie dlatego, że te papryki smakują świetnie zarówno na ciepło, jak i na zimno. I na ciepło, jak je będziecie podawać, to na pewno będzie wszystkim bardzo smakowało i nie zdążą wystygnąć, bo znikną wszystkie. Zresztą za każdym razem u nas znikają wszystkie. Filet z kurczaka kroję na takie małe kosteczki. Jak lubicie, oczywiście można większe, ale uważam, że jednak jak są papryki faszerowane mniejszymi kawałkami, to tak jakoś się lepiej je. Można to danie też przygotować w piekarniku, ale powiem Wam szczerze, że zdecydowanie wolę zrobić to w garnku z tego tytułu, że robi się to dwa razy szybciej, albo i nawet trzy, a dodatkowo przez to, że są gotowane w garnku, to to danie całe jeszcze ma dodatkowy sosik. Na dno patelni dałam jakieś dwie łyżki oleju. Teraz wszystko tutaj wrzucę. Kurczaka doprawiam słodką papryką. Obowiązkowo curry. Można dodać pastę. Ja używam sypkiego. Do tego pieprzu. I troszeczkę soli. I teraz wszystko przesmażamy. Nie za długo. Ma się kurczak po prostu tylko cały ściąć, żeby nie było surowe, ale też nie chodzi o to, żeby to tutaj nie wiadomo jak długo smażyć, ani nie można też kurczaka smażyć za długo, ponieważ stanie się taki suchy. Nikomu to danie wtedy nie będzie smakowało. Także chwilę. Zetnie się, lekko zrumieni i już mamy gotowe. W trakcie jak tutaj kurczak mi się podsmaża, dodam cebulę. W ogóle zobaczcie, jaką piękną cebulę mam w tym roku. To jest cebula odmiany Globo. Jedna z mniejszych. Jak oglądaliście odcinek o obejściu ogródka warzywnego, to widzieliście, że ta cebula tam była przeogromna. Cebulę kroję sobie w taką drobną kosteczkę. Potrzebuję jeszcze czosnek. Gdzieś tu miałam czosnek. Tutaj mam czosnek mój z ogródka. Czosnek już wyciągnęłam dość dawno. Jak widzicie, już jest cały ususzony. Mimo tego, że jest malutki, to jest bardzo aromatyczny i użyję tutaj tylko dwa ząbki. Nie chodzi o to, żeby właśnie ta potrawa była taka bardzo czosnkowa, tylko o to, żeby ten czosnek był wyczuwalny, żeby trochę podbił mi smak, ale żeby nie dominował. Tutaj sobie przemieszam tego kurczaka. Dodam już tutaj tą pokrojoną cebulę. A w międzyczasie posiekam drobno czosnek.
Jeżeli chcecie, możecie czosnek wydusić przez praskę. Teraz wymieszam tą cebulę, czosnek i kurczaczka. I w kolejnym międzyczasie szybko posiekam pieczarki. Pieczarek też niezbyt dużo. To nie chodzi o to, żeby tutaj w środku było tak mocno pieczarkowo. Tutaj główną rolę ma odgrywać papryka, która wypuści swój smak i aromat do środka farszu, a te wszystkie dodatki mają tylko do niego pasować. Też paprykę, pieczarki kroję na takie drobne kawałeczki. Tu już mi ładnie wszystko odparowuje i jak dodam pieczarki, to one puszczą trochę soku, które też trzeba będzie odparować. Pieczarki na koniec możecie tak troszeczkę jeszcze z grubsza posiekać, żeby były troszeczkę drobniejsze. I wsypujemy tutaj do tego kurczaka, bo zobaczcie, już cebulka ładnie się zeszkliła, kurczak już cały się też ściął i mamy już takie prawie gotowe. Więc dosypuję pieczarki. Zamieszam wszystko i jak zobaczę, że pieczarki zrobiły się już takie szkliste, to już będę wszystko miała tutaj gotowe. Ile użyć papryki? No słuchajcie, ja najczęściej po prostu biorę sobie mój ulubiony rondelek i ustawiam papryki tak, żeby one wszystkie się tutaj zmieściły i tyle używam. Także ja będę używała 2, 4, 6 dużych papryk, tutaj weszłaby mi jeszcze jedna siódma ewentualnie. Możecie użyć więcej, też upchać, bo to nie ma żadnego znaczenia. Ważne, żeby wykorzystać cały farsz. Jeżeli zostanie Wam farsz, to też możecie go użyć do tego, żeby na przykład sobie zrobić faszerowane cukinie. Też ten farsz będzie świetnie do niego pasował. I muszę Wam powiedzieć, że u nas nadmiar farszu, jeżeli by został, to zawsze chętnie zjadany przez wszystkich, którzy gdzieś tam koło tego dania się krzątają w kuchni i sobie chętnie już wszystko zjadają, także nic nie zostaje. Nie ma problemu żadnego, bo ten farsz sam w sobie jest naprawdę bardzo dobry. Także nawet jeżeli nie lubicie papryki, to można zrobić sobie z samego farszu wszystko. Papryki, jak widzicie, odcinam sobie tutaj na samej górze, jak najwyżej tylko się da. Chodzi o to, żeby mieć pokrywkę, no i część, do której będziecie wkładali ten farsz. Wyciągam sobie wszystkie nasionka ze środka. Jeżeli chcecie, możecie sobie te nasionka przemyć i zostawić do wysuszenia, żeby pozyskać sobie i wysiać w lutym albo w styczniu. I mieć gotowe sadzonki, swoje własne. Tylko z takich kupnych papryk nigdy nie wiadomo, co wyrośnie, ale wiem, że wiele osób ma już w swoich ogródkach własne papryki, albo za chwileczkę będziemy mieli, więc też warto pamiętać o tym, żeby faktycznie trochę nasion na przyszły rok sobie zachować, żeby nie trzeba było kupować w przyszłych sezonach. Dobrze, papryki, jak widzicie, mam uszykowane już wszystkie. Pieczareczki jeszcze raz tylko tutaj zamieszam. Ale to wszystko pachnie pięknie. Wiele osób teraz, na koniec sierpnia, na początku września, czy nawet w połowie września ma problem, co zrobić z nadmiarem swoich warzyw. Na moim kanale YouTube, na moim blogu znajdziecie mnóstwo przepisów na wykorzystanie warzyw ze swojego ogródka właśnie jako obiady czy przetwory. Wystarczy wpisać w Google czy w jakiej innej przeglądarce Kasia In papryka i wyskoczy Wam mnóstwo przepisów na to, co już zrobiłam. Macie i na blogu i na YouTubie mnóstwo przepisów, także korzystajcie. Także bierzemy te wszystkie papryki, wkładamy z powrotem do środka. Ułatwi nam to uzupełnianie farszem. Pokrywki, jak widzicie, już teraz nie pamiętam, która była od której pokrywki, od której papryki, ale to nie ma żadnego znaczenia. Teraz biorę sobie ugotowany ryż. On jest gorący, jak się przyjrzycie, to widać, że on paruje. Wymieszam sobie tylko, żeby go rozluźnić całego. Możecie użyć dowolnego ryżu. Może to być ryż paraboliczny, może to być ryż jakiś tam inny. Nie ma znaczenia. Jaki lubicie, taki dodajcie. I teraz dokładam tutaj wszystko z patelni. Teraz do tych gorących produktów dodajemy jedno mascarpone. Mascarpone spowoduje, w ogóle pod wpływem temperatury mascarpone bardzo łatwo się tutaj rozpuści i połączy nam wszystkie składniki. Nie dodaję tutaj żadnych jajek, nie ma takiej potrzeby, a dodatkowo mascarpone spowoduje, że to wszystko stanie się takie, wiecie, bardzo kremowe. Próbowałam kiedyś, jak nie miałam mascarpone, dodać tutaj śmietanę, ale to tak nie zadziała, także koniecznie musicie akurat tego sera użyć. A jeżeli macie inne propozycje, żeby pominąć mascarpone i użyć jakiegoś innego produktu w zamian, to dajcie znać w komentarzach. Chętnie wypróbuję.
teraz, jak widzicie, tutaj wszystko prawie się ładnie połączyło. Dodaję tutaj jeszcze trochę curry. Niech ten cały farsz będzie taki bardziej pomarańczowy. Dodaję tutaj jeszcze trochę słodkiej papryki. I jedną łyżeczkę koncentratu pomidorowego. Jeżeli macie swoją passatę pomidorową czy coś, możecie też ją tutaj dodać. Chodzi o to, żeby troszeczkę przełamać smak, żeby to nie było takie mdłe. Za chwileczkę wymieszam wszystko porządnie i spróbuję, czy jest wystarczająca ilość soli. Może troszeczkę soli, albo nie. Nie, nie będę dodawała. Teraz biorę te papryki i uzupełniam każdą paprykę farszem. I ponieważ mamy ugotowany ryż, to uzupełniamy te papryki do pełna. Nie zostawiamy wolnego miejsca, ponieważ teraz tak naprawdę to jak włączymy palnik tutaj pod garnkiem, to te papryki wszystkie będą się gotowały i ten farsz jedynie nam się podgrzeje. On już jest gotowy. On tylko troszeczkę przesiąknie tą papryką. Papryka w środku odda trochę soku i to wszystko się tak ładnie połączy, ale już jakby nie będzie się to gotowało dalej, także nie musicie się martwić, że na przykład ryż wam się rozgotuje. Jeżeli będziecie chcieli to danie przygotować na później, żeby na przykład podać na zimno, to pamiętajcie o tym, że po ugotowaniu należy podnieść pokrywkę, żeby to danie się wychłodziło szybciej. Bo jak zostawicie pokrywkę przymkniętą przez długi, długi czas, to papryka wam się rozgotuje. A ja lubię, jak ta papryka jest taka, może jeszcze nie al dente, ale już taka prawie gotowa. Prawie mięciutka. Teraz biorę sobie wszystkie pokrywki na papryczkę. Nie musi być jakoś super szczelnie. Chodzi o to tylko, żeby jakieś daszki tutaj do góry były. Wszystkie papryki mam już przykryte dekielkami. Nie ma znaczenia, czy to jest większy, czy mniejszy. Ważne, żeby było nakryte. Do garnka wlewam wrzątek na połowę wysokości papryki. Powstanie nam taki naprawdę przepyszny sosik. Wystarczy. Nie może też być za dużo tej wody. Do wody dodaję jedną łyżeczkę soli, trochę pieprzu, ziele angielskie, dwie kuleczki i prawie cały słoiczek koncentratu pomidorowego. Pamiętajcie, że do farszu użyłam jednej łyżeczki, więc tutaj dodaję resztę. Wiele osób na pewno powie: Kasia, dlaczego nie używasz swojego koncentratu pomidorowego, tylko dajesz gotowy? Słuchajcie, nie zrobiłam jeszcze w tym roku, ale przed nami jest jeszcze tyle filmików, a zapasy wszystkie z zeszłego roku już mi się wykończyły, ale nie mogę się doczekać, aż w październiku pokażę wam moją spiżarnię, co pozaprawiałam w tym roku i na pewno tam koncentrat pomidorowy też będzie. A jeżeli chcecie zrobić sobie passatę pomidorową, czy przecier z pomidorów, czy jakieś inne sosy pomidorowe na zimę, no to wpadajcie na mój kanał na YouTubie albo na bloga, gdzie znajdziecie mnóstwo przepisów. Teraz ustawiam sobie kuchenkę na szósteczkę. Nie wiem, jakie to są wysokości na waszych palnikach, aczkolwiek na połowę. Chodzi o to, że mają się dość szybko zagotować i później zmniejszę, tak żeby się tylko delikatnie tak gotowało przez 10-15 minut. W zależności od tego, jaką paprykę użyjecie, jaka ona będzie duża, jak bardzo będzie soczysta, jak gruby będzie miała ten miąższ, to danie będziecie musieli gotować 5 minut krócej bądź 5 minut dłużej. Starajcie się uchwycić ten moment, w którym papryka jest już miękka, ale jeszcze delikatnie chrupka. Zostawiam. Proszę, zobaczcie, jakie piękne. Wciąż jedne chrupiące. Sosik zrobił się sam. Teraz jeszcze tylko trzeba troszeczkę go zagęścić. Chyba, że lubicie takie bardzo wodniste, no to róbcie jak chcecie. W każdym razie ja biorę sobie do kubeczka, wlałam troszeczkę wody, wlałam trochę śmietany, dosypię tutaj jedną łyżkę mąki i wszystko wymieszam, żeby ten sosik zagęścić. Nie mam kirlejki, więc muszę sobie poradzić czym innym, żeby to wszystko ładnie rozmieszać. (Śmiech)
I dolewamy tutaj, do środeczka. Pomalutku, żeby nic mi się tutaj nie obaliło. I taki mój patencik. Troszeczkę podnoszę garnek z lewa na prawo, z prawa na lewo, żeby ten cały sos paprykowy się tutaj wymieszał z tym, co tutaj wlałam. Chwila nieuwagi, już jedna papryka się obaliła. Ale to nic, słuchajcie, już sobie ją wyciągam. To znaczy, że to ona chciała właśnie trafić do mnie na talerz. Wyciągnę sobie od dołu. Zawsze najtrudniej chwycić pierwszą. Hops. Wybrałam taką, która nie chce mi tu stać, ale to nic, za chwileczkę i tak przekroję ją na bok. Trochę ją tutaj polejemy jeszcze sosikiem dookoła. A co tam będziemy sobie żałować? To co, próbujemy, słuchajcie. Odkrywam górę. Pachnie fantastycznie, słuchajcie. Połączenie tej delikatnie jeszcze chrupkiej papryki, tego kremowego farszu. Jestem pewna, że będzie Wam naprawdę to danie smakować i że nawet dość często będziecie je przygotowywać. Spróbuję Wam odwrócić na drugą stronę. Zobaczcie, ten farsz jest taki cały, taki niezbity, jest, nie rozsypuje się, ale jest taki no, idealny, kremowy. Gorący i bardzo pyszny. Ha 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 ha.